Jem borówki na polu i przegryzam weką. Jestem krakauerem. Mówię po krakowsku. Na co dzień tłumaczę symultanicznie. Dla Państwa przetłumaczę, co mówi miasto. Nazywam się Piotr Krasnowolski i zapraszam na Miasto Mowę. Dzisiaj moim gościem będzie dyrygent, felietonista, nie tylko kulinarny. Dzieciństwo i młodość roztrwonił przeważnie w piwnicy pod Baranami. Zna 100 symfonii i 15 oper. Ma córkę Marcelinę i szkołę musicalu, w której uczy inne dzieci. Tadeusz Płatek. Ho, ho! Myślałem, że się spotkamy w połowie drogi. Udało się. A nie udało się. Nietrafione. Masz to jakąś kudetkę? Wiesz co, nie, ale kiedyś filmowałem młodych, którzy sobie robili kłódeczkę. Mariusz i Monika, 2M były. Potem próbowałem tę kłódeczkę znaleźć, ale mi się nie udało. Chciałem, że próbowałeś ją odpiłować. Nie, ja jestem żonaty. A w ogóle co ty sądzisz o placu Wolnica? Co, wiesz co? No to jest takie miejsce, wiesz, które przez całe lata było taką czarną dziurą. Teraz się dopiero coś dzieje tutaj. Ja ten plac bardzo lubię, ponieważ tutaj uczyłem się jeździć na gokartach. To jest fajny pomnik Chromego, Bronisława Chromego. To jest tak zwanych trzech grojków. Trzech grojków. To jest rzeźbiarz, którego ja rzeźbym kiedyś chciał mieć. I to jest o tyle kuszące, że mnóstwo jego rzeźb jest w przestrzeni publicznej. W zasadzie można by, zresztą próbowano go ukraść. Pożyczyć. Tylko, że niestety nie jestem złodziejem. Ale Chromy... Czy ja wiem, czy niestety? Wiesz co, ja sobie lubię siąść na przykład pod willą Decjusza i pooglądać, co on ciekawego porobił. Tam jest pomnik mojej matki, wiedziałeś? Nie. No moja mama śpiewa piwnicy pod Baranami. Tak. I tam jest wielki pomnik głów. Pomnik czy głowa? Tak. Głowa. Głowy. A nie, to głowa, to tak. Ja... Nie, wiesz, pomnik to ja od razu widzę Mickiewicza. Dobra, ale my znowu o jakiejś paleozoiku mówimy. Jak tutaj mamy, kochamy... Młyn. Dobra, do młynu mamy jeszcze 100 kroków. Co my tu mamy? Mamy pięknego psa. To jest... Nieoryginalnego. Nieoryginalnego, bo pierwszy piękny pies był na ulicy Jana, później się przeniósł na ulicę Sławkowską. Sławkowską. Później się przeniósł chyba na Mikołajską, później na Jana i... Nie, później na tam, na Bożego Ciała, nie? Potem był tam, tak. No, jest tutaj. To jest niezwykłe miejsce o tyle, że jeżeli mówilibyśmy o takich naszych w miarę współczesnych bohemach artystycznych, to jest miejsce, w którym ta bohema istniała. Na różnych polach. Po pierwsze, a ty grałeś na pianinku? Właśnie w psie się nie grało na pianinie, bo w psie nigdy nie było pianiny. Ja grałem w innych miejscach. O. Ja byłem członkiem bohemy artystycznej muzycznej, a tutaj głównie się działa bohema artystyczna plastyczna. Czyli siedziała tu grupa ładnie. Dry Augen, tak, zwana też czy oczy w Krakowie. Była piękne malowidło w pierwszym psie na ulicy Jana, Marcina Maciejowskiego, który się charakteryzował tym, że był zafascynowany, zaczął ten swój realizm, neorealizm, od tego, że czytał Bravo Girl, Tinę, Pani Domu i przemalowywał te wszystkie rzeczy później na ścianach. I ja pamiętam, że byłem kiedyś na wystawie w Bunkrze Sztuki, kiedy grupa ładnie swoje obrazy sprzedawała na metry. Na metry kwadratowe. Można było kupić na kilogramy, na metry sztukę, gdybym to wtedy kupił. To wiesz, co bym zrobił? Kupiłbym sobie tę kamienicę. I jeszcze tamtą. I jeszcze tamtą. Możemy gadać o tych wszystkich piwnicach pod Baranami, Jamach i Michalika, ale jeżeli mamy mówić tak naprawdę o bohemii artystycznej krakowskiej... Będąc na Kazimierzu? ...którą ja, zwłaszcza będąc na Kazimierzu, to musimy iść do lokatora, którego już nie ma. Po kolei lokatorów. Do kolejnych lokatorów. Tego miasta Kazimierza. No to tutaj, daleko nie mamy. Tutaj się mieścił kiedyś lokator, właśnie. I można powiedzieć, że tu był dom całej literackiej bohemy Krakowa. Od komiksu
po bardzo poważny początek festiwalu Konrada. Otóż to. Franczak, Stokwiszewski, Wideman, wszyscy literaci, którzy są teraz w naszym wieku, czyli są Voldemortami, Hobbitami, tutaj siedzieli, a ja tu grałem na fortepianie, na pianinie, na czarnym pianinie. Mało tego, nie tylko w środku chyba, nie? Tak, raz jak były Dni Kazimierza, zrobiliśmy taką inicjatywę, że wywlekliśmy pianino na Plac Nowy i grałem tango Kanga Astora Piazzolli na pianinie. No i ten lokator oczywiście teraz jest, są smaki Orientu, a później przeniósł nawet się patrz, do domu norymberskiego. Schowali jakiegoś smoka w krzakach. Ale ja pamiętam, jaki to był ból, jakie to było strasznie smutne. Jak się przeniósł jakieś... do domu norymberskiego? Tak. W norymberskim przedtem była świetna knajpa, nazywała się Norymberska oczywiście, albo Dom Norymberski. I były tam też pierniki. W każdym razie z domu norymberskiego, co jest fajnym finałem tej historii lokatorskiej, lokator wylądował na Mostowej. Zaraz za Barawinem. Zaraz za Barawinem. I w zasadzie to, o czym Pio Kaliński, założyciel lokatora, od zawsze marzył, się ziściło, bo zrobił najlepszą w tym mieście księgarnię. I przestał sprzedawać alkohol. I zaczął sprzedawać kawę. Tą znakomitą. Nie piję kawy. Jezus Maria, musiałeś mi to powiedzieć? Dochodzimy w tej chwili do tego, gdzie ten Kazimierz się zaczął. Tak naprawdę zaczął się w 1994 roku. O. Założyli go Grzegorz Wróbel i Jerzy Oleszek. Fizyk i orientalista. I to była pierwsza nowożytna, można powiedzieć, potransformacyjna knajpa, która nie miała łatwych początków. Która jest niestety zamknięta, bo niestety może będzie dobrze, ale chwilowo jest nie najlepiej. Jest absolutnie fatalnie. I trzeba powiedzieć, że wtedy Kazimierz był bardzo niebezpiecznym miejscem w latach 90. Tak, no był taki człowiek, który z widłami potrafił siedzieć na dachu. Ale nie, tu po prostu się nie chodziło. Tu można ale było dostać. Że się chodziło, tu sami znajomi byli. Tak, jeżeli chciałeś mieć mały sparing na ulicy i on w tym, słuchaj, miejscu, w kompletnym pustkowiu otworzył knajpę, która stała się na początku miejscem głównie bohemy artystycznej z Akademii Muzycznej, bo oni niedaleko na Przemyskiej mieli akademik. Dokładnie, gdybyśmy to otworzyli, może będzie widać. Tu stoi to pianino. Nie wiem, czy jest nastrojone. Ale graliśmy tu głównie tango Astora Piazzolli, a w przypadku większych treningów udawało nam się zagrać nawet niektóre rapsodie Lista. Ale grywaliście też Beatlesów? Grywaliśmy Beatlesów, grywaliśmy wszystko, co było możliwe, grywaliśmy czasami do 4 rano. Później się powstał tutaj taki zwyczaj tańczenia na stole, ale to nie był krakowski zwyczaj. To po prostu był krakowskim zwyczajem było siedzenie w łóżku. W ostatniej sali absolutnie, było łóżko, tak. I kiedyś mi się tak zdarzyło, że się tam dosiadłem i chwilę później ono zrobiło prób. No to nie dziwię się, hobbicie. Drugą knajpą była legendarna Alchemia. Alchemia, która miała coś z sobie z Narni. Miała szafę, przez którą można było przejść do drugiej części. Ma dalej szafę. Ma dalej szafę. Tak i jest. Tam w tych ostatnim drzwiach był, zdaje się, szmatek, prawda? Tak. Stare tapety, które były, nie zrywali ich, dali tylko dużo świeczek, jakieś fiolki. Jeszcze dali co? Jednego małego krokodyla. Tak jest. Który do dzisiaj jest nad bufetem w Alchemii. Znaczy, wiesz, że słyszałem, że legenda o Chomuku Wawelskim w Krakowie też ma z krokodylem wspólnego, że ona nie jest taka stara, jak się wydaje. A faktem jest, że Anczyt, słynny drukarz krakowski, upolował krokodyla pod Wawelem. Ale nieważne. W każdym razie Alchemia jest... Gdyby nie było Alchemii, myślę, że nie byłoby Kazimierza w takim... Krokodyl został upolowany prawie że pod nową hutą i trzeba było z nim przechodzić przez rogatki. Na rogatkach urzędnicy CK zastanawiali się, jak drania opodatkować. Ostatecznie zasugerowali, to może jak małego świniaka. Przywozili go profesorowie po to, żeby go pokroić i zobaczyć, co zwierzątko ma w środku. A ja słyszałem inną wersję, że uciekł z cyrku. Nie wiadomo, komu uciekł, ale było wiadomo, że kiedyś był w Wiśle. Ty patrz, ona jest otwarta. Jest otwarta. Piotrze, ja strasznie chciałem zobaczyć, czy dalej jest tutaj osmalony sufit w tej Alchemii. Tylko się odkaź się, ale tym tutaj podlega. Odkażamy. Popatrz, to nie było... czyszczone od samego początku. Okna były.
Okna były. Słuchaj, mówiłeś o Voldemorcie, było o Hobbitach, to ja cię w tej chwili zapraszam do Narnii. Albo ty mnie zaproś, bo jest klamka po twojej stronie. No, zapraszam cię, chodź. Pierwsze knajpy krakowskie, te takie po 90. były pod ziemią. Pod ziemią. I mało tego, czasami były po trzy w jednym budynku. Tędy przejdziemy. Ja może nie przejdę. Ty przeszedłeś. No, więc wyobraź sobie, jak mi tutaj było trudno z dwumetrową trąbitą. Wiesz, absolutny brak czasu, brak pieniędzy, a przy tym mnóstwo czasu i nieograniczone środki zawsze na piwo, na wiśniówkę. Rozmowę z drugim człowiekiem. Czasem na kawę, herbatę, jak ktoś nie pije. Wiesz co, ja się trochę wychowałem w piwnicy pod Baranami i mama opowiadała mi taką historię z Piotrem Skrzyneckim, że podszedł do niej i powiedział: Olu, masz może 20 zł? Mówi: tak, oczywiście mam. To daj. Wziął te 20 zł i dał jej 100 zł. Mówi: masz 100 zł. Mówi: co ty mi tu dajesz? Mówi: daj mi 20 zł, weź ode mnie 100 zł. Po co mi tyle pieniędzy? I tak sobie tu żyjemy. I powiedz mi, czy te wszystkie bzdury o centusiach mają jakikolwiek związek z rzeczywistością? Nie. Narrację, opowieść. Coś, co się fajnie opowiada. Są ci inni krakusy, które tak właśnie żyją. A potem każdy z nas, myślę, ma jakieś swoje opowieści o tym, jak to w różnych innych miejscach został wzięty za centusie. Czekaj, może przejdziemy pod drabiną, co? Zrobimy jakiś performance. Performance, ale nie da rady przejść pod drabiną. Co nie da rady? Ty nie dasz rady przejść pod drabiną. Dobra, trzymaj drabinę. To przyjdzie. Właśnie dlatego chciałem zrobić coś, co jest nietypowe. Rozumiem. After you. No, czyli trafiliśmy w miejsce, które dla przeciętnego turysty jest miejscem, gdzie odbywały się sceny z listy Schindlera. A tak naprawdę jesteśmy w czymś, co jest od stuleci centrum żydowskiego Kazimierza, z najstarszą synagogą, z drugą po prawej synagogą Żydów Ortodoksów. Masz jeszcze trzecią, co prawda dobrze schowaną, ale trzy synagogi na jednym placu. No i na tym byśmy zakończyli, bo to miejsce nie ma nic wspólnego z bohemą krakowską. Piotrze, krakowska bohema nie chodziła na szeroką. Krakowska bohema chodziła na Plac Nowy i w inne miejsca. Tutaj od samego początku byli wyłącznie turyści. Z całym szacunkiem dla turystów. Kochamy turystów, bez nich nie moglibyśmy żyć. Bez nich nie żyjemy teraz, jesteśmy martwi. Ale tutaj bohemy krakowskiej nigdy nie było. Bohema literacka pojawiała się na przykład w synagodze Popera. Bohema też spotykała się na przykład na ulicy Krokodyli. Miałeś też bohemę za nami w Mykwie, czyli dawnej łaźni żeńskiej, która w tej chwili jest klezmerhojsem. A widzisz, Piotrze, doszliśmy do ściany. Cokolwiek mówić, doszliśmy do ściany. Bohema, nie bohema, turyści, nie turyści, ale jest niedziela, południe. Chyba czas się rozstać. Pewne rzeczy są stałe. Pewne rzeczy są stałe. Wiesz, co jest stałe naprawdę? Obiadek niedzielny w Krakowie. U mamusi. U mamusi. W związku z tym teraz ty pójdziesz na obiadek do swojej mamusi, a ja pójdę na obiadek do swojej mamusi. Do zobaczenia. Thank you.